Cześć, to Justyna i dziś o zaburzeniu borderline. Zaburzenie borderline nazywane jest również osobowością chwiejną, osobowością z pogranicza. Mówi się, że około od 1 do 2% populacji cierpi na to zaburzenie. Najczęściej diagnozuje się je u młodych dorosłych przed 30 rokiem życia. A czym się ono przejawia? Klasyfikacja ICD-10 podaje, że aby móc zdiagnozować osobowość chwiejną emocjonalnie o typie z pogranicza, muszą pojawić się co najmniej 2 z następujących objawów. Niejasny lub zaburzony obraz samego siebie, własnych celów i wewnętrznych preferencji, w tym również seksualnych. I u osób z tym zaburzeniem samopoczucie bardzo wpływa na ich obraz siebie. Czyli jeśli mają dobre samopoczucie, dobrze się czują, to uważają, że są pewni siebie, kompetentni, fajni, dobrzy, mili itd. Natomiast jeżeli dzieje im się trochę gorzej, to często jest tak, że uważają się za osoby bezwartościowe, beznadziejne, wręcz nienawidzą siebie. Często osoby z zaburzeniem z pogranicza mogą nie być pewne tego, kim są, dokąd zmierza ich życie, co chcą robić w tym życiu, a nie są też czasami do końca pewni, co im się podoba, a co nie. Drugim objawem może być skłonność do angażowania się w intensywne i niestabilne związki, często prowadzące do kryzysów emocjonalnych. I często związki osób właśnie z tym zaburzeniem mogą być takie burzliwe, intensywne, gwałtowne, takie wyczerpujące i tą osobę, ale też partnera. Osoby z tym zaburzeniem często mają takie trochę skrajności. Z jednej strony idealizują partnera, jest najlepszy, najwspanialszy, nie mogą bez niego żyć, kochają ich ponad życie, a z drugiej strony, jeśli ta osoba nie spełni ich oczekiwań, ich wymagań co do związku, to jest ten drugi kraniec, czyli uważają ich za najgorsze, beznadziejne, nienawidzą ich. I to jest tak zwana dewaluacja partnera. I osoby z osobowością borderline na początku są zazwyczaj postrzegane jako bardzo atrakcyjne, bo są mili, uczynni, dobrzy, przyjaźnie nastawieni, mają pełno energii, którą zarażają innych, są dobrymi słuchaczami, dobrze im się rozmawia, więc tak naprawdę nie jest ciężko zadłużyć się w takiej osobie i im też jest łatwo wchodzić w związki, natomiast już nieco trudniej jest, jeśli mówimy o utrzymaniu związku. No bo po tym etapie, kiedy jest fajnie, miło i cudownie, przychodzi zazwyczaj etap jakiegoś kryzysu, tak jak w każdym związku praktycznie. Natomiast u osób z typem osobowości borderline ten kryzys może być wywołany przez tak naprawdę drobnostki czy błahostki, jak na przykład, nie wiem, ktoś się spóźni na spotkanie, albo nie odbierze telefonu, bo nie mógł w tym momencie i później na przykład nie oddzwonił przez dłuższy czas. No i wtedy właśnie osoby z zaburzeniem borderline bardzo gwałtownie reagują na takie kryzysy, mogą płakać, wybuchać gniewem. I trzecim objawem są usilne próby uniknięcia doświadczenia porzucenia. I osoby te właśnie bardzo usilnie starają się unikać porzucenia, czy tego prawdziwego, czy wyimaginowanego, takiego, który jest tylko w ich umyśle. No i czasem mogą się na przykład stosować do różnych technik manipulacyjnych, bo osoby z osobowością borderline dość dobrze manipulują innymi. Często na przykład też uciekają się do szantażu, mówią, że bez nich nie potrafią żyć, że sobie coś zrobią, ale właśnie to wynika z tego ich ogromnego lęku przed porzuceniem, przed byciem porzuconym i takim brakiem poczucia bezpieczeństwa. No i właśnie osoby z tym zaburzeniem za sygnały świadczące niby właśnie o tym oddalaniu się partnera, od tym chęci porzucenia, mogą interpretować takie rzeczy, które tak naprawdę są neutralne. Mówi się często, że to większa część kobiet ma zaburzenie borderline, więc podam taki przykład, że kobieta ma borderline i ma partnera, który otworzy i przytrzyma drzwi sąsiadce. No i właśnie dla osoby bez tego zaburzenia to prawdopodobnie by było ok, przytrzymał drzwi sąsiadce. Natomiast u tej kobiety z tym borderline może się pojawić taka lampka ostrzegawcza,
On chce mnie zostawić, on mnie zostawi dla tej sąsiadki, on jest dla niej miły, on się mną nie interesuje i ta osoba się tak nakręca, nakręca, nakręca. No i ktoś mógłby pomyśleć, ta osoba przesadza, dramatyzuje, ale dla osoby z tym zaburzeniem jest to naprawdę bardzo trudne. I wtedy faktycznie te osoby przeżywają niejako dramat, ponieważ mają wrażenie, że ta osoba ich, ta najwspanialsza, najukochańsza, za chwilę ich porzuci. A oni się tego odrzucenia naprawdę bardzo boją. Można więc odnieść wrażenie, że te osoby są niejako uzależnieni od swojego partnera, od jego obecności, uważają ich czasem jako opiekunów, a trzeba zauważyć, że sprostać ich wymaganiom nie jest rzeczą wcale łatwą. I często jest tak, że to właśnie osoby z borderline zrywają więzi, zrywają te związki, ponieważ tak bardzo boją się bycia porzuconym i odrzucenia, że wolą sami kogoś porzucić i spalić za sobą wszystkie mosty, niż właśnie doznać tego uczucia bycia porzuconym. I z jednej strony te osoby bardzo chcą być z kimś blisko, chcą być w bliskich relacjach i potrzebują tej bliskości, natomiast z drugiej strony tak jakby trochę przed tą bliskością uciekają, nie chcą jej i to jest taka ciągła przepychanka, chcecie, nie chcecie. Ponieważ te osoby są też takie, że bardzo nie lubią być same, samotne, ponieważ nie potrafią sobie z tą samotnością po prostu radzić. Bo samotność wywołuje w nich naprawdę duży lęk. Czwartym objawem mogą być powtarzające się groźby lub działania samouszkadzające. No i właśnie to bycie w ciągłym napięciu powoduje, że pod wpływem impulsu takie osoby mogą podjąć różne próby skrzywdzenia, samookaleczenia się, czy wręcz próby samobójcze. I piątym objawem, jaki się często podaje, jest też stałe poczucie pustki wewnętrznej. No i właśnie te osoby mają taką pustkę w środku i ona, ta pustka im naprawdę bardzo skwiera. Natomiast, aby móc stwierdzić te zaburzenia osobowości o typie borderline, musi ona też spełniać kryteria osobowości o typie impulsywnym. Muszą to być co najmniej 3 z niżej wymienionych cech. Wyraźna skłonność do impulsywnych działań bez uwzględniania ich konsekwencji. I mogą to być na przykład impulsywne zakupy, objadanie się, jakiś hazard, mogą to być, nie wiem, niekontrolowane zakupy, stosowanie używek, jazda pod wpływem, może to być też szybka, nieprzemyślana jazda samochodem na przykład, czy też kontakty seksualne z obcymi, nieznajomymi ludźmi. Drugi objaw to wyraźna skłonność do kłótliwego zachowania i do konfliktów z innymi, w szczególności gdy impulsywne działania są udaremniane lub krytykowane. No i właśnie te osoby mogą się wydawać, że są takie kłótliwe, że wszczynają te kłótnie nawet o błahostki, drobnostki. No i właśnie to jest też tak, że ta osoba z tym zaburzeniem nie upatruje swojej winy właśnie w tych kłótniach, tylko zazwyczaj w ich mniemaniu jest to wina partnera. No i to może powodować też, że będą starali się wbijać w takie poczucie winy właśnie swojego partnera. Ale trzeba pamiętać, że mówię tutaj o związkach tych romantycznych, natomiast może to też występować w związkach na przykład rodzinnych, przyjacielskich i tak dalej. Trzecim objawem jest łatwość wybuchania gniewem lub przemocą z niezdolnością do panowania nad gwałtownymi zachowaniami. No i właśnie podczas kłótni osoby z borderline łatwo się denerwują, łatwo wybuchają gniewem, czasem też mogą reagować przemocą, płaczem, krzykiem. No właśnie ciężko im jest opanować te emocje. Czwartym objawem jest trudność podtrzymywania działań, które nie wiążą się z natychmiastową nagrodą. I właśnie, jeśli te osoby nie widzą jakichś rezultatów swojego działania, to najczęściej tego działania po prostu zaprzestają. I to jest też czynnik, który bardzo wpływa na skuteczność terapii, o czym będę mówić za chwilę. I piąty objaw to nastrój niestabilny i kapryśny. No i właśnie tutaj znajdują się te wszystkie gwałtowne, częste zmiany nastroju, ta chwiejność emocjonalna. No i właśnie te zmiany tego nastroju są w bardzo krótkich przedziałach czasowych. Można powiedzieć, że to jest wręcz taka huśtawka emocjonalna.
No i właśnie te osoby mogą też mieć na przykład ataki paniki, stany lękowe. Osoby z osobowością z pogranicza mogą mieć też zaburzenia odżywiania czy urojenia prześladowcze. To teraz jeszcze chwilkę chciałam zatrzymać się nad tym, skąd to się może brać. No i właśnie, jak to niestety w psychologii często bywa, nie ma takiej jednej określonej przyczyny. Zazwyczaj jest to nałożenie na siebie wielu czynników, czy to właśnie genetycznych, środowiskowych. I tak, jedną z przyczyn mogą być właśnie predyspozycje genetyczne. Jeśli ktoś z poprzednich pokoleń w rodzinie miał zdiagnozowany borderline, to jest większe prawdopodobieństwo, że dana osoba może mieć właśnie te tą osobowość z pogranicza. Inną przyczyną mogą być na przykład zaniedbania i trudne przeżycia w dzieciństwie, jak na przykład śmierć jednego z rodziców, albo odejście właśnie jednego z rodziców, czy tak zwany chłodny, niezaangażowany rodzic. No i na przykład mogą to być też takie czynniki środowiskowe, jak niezapewnienie poczucia bezpieczeństwa w domu. Na przykład czasem może być to też skutek wykorzystania seksualnego czy przemocy. Teraz jeszcze chwilkę o tym, jak wygląda leczenie. Po pierwsze i najważniejsze jest to terapia. Najczęściej w nurcie psychodynamicznym lub też poznawczo-behawioralnym. I właśnie to, że terapia jest długoterminowa i ten człowiek musi się naprawdę wiele napracować, aby zauważać efekty, a tak jak mówiłam, oni nie lubią długo czekać na efekty, może powodować, że ta terapia będzie nieskuteczna. No i właśnie to nie jest tak, że efekty takiej terapii widać już po jednym czy dwóch spotkaniach, natomiast ta terapia właśnie czasami trwa naprawdę wiele lat, aby przynieść jakieś pożądane skutki. I w trakcie terapii uczy się daną osobę, jak wyłapywać te automatyczne myśli i te schematy, którymi oni się ciągle posługują, zatrzymać się nad nimi i starać się je zastopować tak jakby. Uczy się te osoby też takiego większego wglądu w siebie, ponieważ mimo, że te osoby właśnie uważają, że dobrze znają siebie, to często tak nie jest. Podczas tej terapii te osoby uczy się też takiego regulowania swoich emocji, czyli kontrolowania, panowania nad swoimi emocjami. To jest też takie dawanie narzędzi do tego, żeby te osoby umiały panować nad swoją impulsywnością czy radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Czasem wdrażane jest też leczenie farmakologiczne, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład osoba dokonuje samouszkodzenia czy wręcz próby samobójczej. I to są najczęściej leki, które mają ustabilizować nastrój tej osoby, ale nie jest zalecane, aby to leczenie farmakologiczne było długotrwałe. I nie jest to główna metoda, bo jak mówię, najważniejsza w tym zaburzeniu jest podjęcie terapii. I jak zwykle nie wyczerpuje to na pewno całokształtu, ponieważ jak każde zaburzenie jest to bardzo złożony temat. Ale na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!